Cześć! Witam w kolejnym odcinku Fit Kuchni, cyklu, w którym prezentuję, jak przygotować zdrowe, smaczne i dietetyczne posiłki. Tym razem będą to otrębowe muffiny. Bardzo podobny przepis przygotowywałem kilka dni temu w programie Dzień Dobry TVN. Z racji bardzo dużego zainteresowania oraz licznych pytań na jego temat, postanowiłem przygotować go dla Was jeszcze raz. Sekretem otrębowych muffinów jest oczywiście skład. Zaczynamy od oddzielenia żółtek od białek. Będzie nam potrzebne jedno żółtko i trzy białka. Do żółtka dodajemy otręby, mąkę, odrobinę oleju, mleko sojowe oraz nasz twarożek. Następnie wszystko dokładnie mieszamy. Możemy użyć miksera, możemy to zrobić ręcznie. Teraz pora na przyprawy. Dodajemy kakao, szczyptę cynamonu i stewię. Bardzo często pytacie mnie, dlaczego używam stewii w tabletkach, a nie w proszku. Otóż do stewii w proszku bardzo często dodawane są składniki, które podnoszą jej kaloryczność. Natomiast ta w tabletkach zwykle jest bezkaloryczna. Wystarczy ją roznieść i dodać do naszego ciasta. Wysypujemy na łyżkę i drugą łyżką rozmiatamy. I wszystko ponownie mieszamy. Teraz pora na odrobinę proszku do pieczenia oraz migdały, które musimy posiekać. Posiekane migdały do ciasta i mieszamy. Ciasto możemy odstawić na kilka chwil, a w tym czasie ubijemy pianę z białek. Następnie łączymy ubitą pianę z naszym ciastem i dokładnie mieszamy. Nasze ciasto jest gotowe. Teraz wystarczy przelać je do foremek i umieścić w piekarniku w temperaturze około 180 stopni na 15 minut. Jak widać, fit kuchni ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. Nawet muffiny mogą stać się zdrowym i pełnowartościowym posiłkiem. Po więcej ciekawych inspiracji kulinarnych oraz porad dotyczących zdrowego stylu życia zapraszam na mojego Facebooka. Pozdrawiam, cześć!